Siema, ja jestem Michał i to jest kanał Po Prostu Klocki. A w dzisiejszym odcinku, oprócz tego, że chciałbym was przeprosić za naprawdę słabą aktywność w ostatnim czasie na moim kanale, co mam nadzieję już się zmieni, to przyjrzymy się polybagowi z jego Power Miners, a przynajmniej tak go można nazwać, bo de facto nie jest to polybag, a jedynie zestaw promocyjny. I to, co ciekawe, z takim polskim akcentem jest to opakowanie stricte na rynek polski, ponieważ oprócz tego, że mamy tutaj www.legopowerminers.pl, to jeszcze na odwrocie mamy informację, że nowości sprzedaży od marca, także jest to zestaw przeznaczony stricte na rynek polski. No właściwie to nawet nie wiem, czy można to nazwać zestawem, po prostu taki akcesorium promocyjne. Nie wiem, na jakich zasadach to było wtedy dystrybuowane w Polsce, ale przypuszczam, że był to dodatek do jakichś gazetek, może zakupów. Po prostu taki bonus. No jak widzicie, zestaw mam lekko nacięty, ale jest to nadal nowy zestaw. No nie mogę powiedzieć, że oryginalnie zapakowany, ale jest on nowy. Więc bez żadnego powtórzenia zajrzyjmy do środka, zobaczyć, co tam się kryje. Bo ja szczerze nawet sobie nie spoilerowałem i nie wiem, co tam jest. No i mamy tutaj jednego skalniaka. I to chyba na tyle z tej paczuszki. Także jest to taki oto zwykły skalniaczek z LEGO Power Miners. Może nawet nie będę go wyciągał z woreczka, bo chyba nie ma sensu, ale tak on się prezentuje. Jest to naprawdę fajny, ciekawy, zielony stworek. Jeszcze powinny mu się chyba otwierać usta, z tego co kojarzę, tak, nie wiem, czy tutaj widzicie, ale one się tam otwierają. No ja go z tego woreczka nie chcę wyciągać, bo na razie go nie potrzebuję, a w tym woreczku na pewno ma on większą wartość, chociaż sprzedawać też go nie planuję, ale zapewne rozumiecie, o co mi chodzi. No generalnie uważam, że jest to naprawdę fajny dodatek jako właśnie pomysł na rozpromowanie tej serii. Jest to coś naprawdę fajnego, ale czy jest to warte zakupu w obecnych czasach? Może jako nówka tak, ale jako jakiś używany, o ile ktoś coś takiego używanego sprzedaje, to już na pewno nie. Także to by było na tyle w tym króciutkim filmie. Dziękuję wam za oglądanie, no i cześć!